Dziennik terminacji SCP-682 przy wykorzystaniu podmiotu SCP-063. Zapis wstępnego testu na próbce. Próbka zniknęła. Brak śladów na poziomie wyższym od molekularnego. Zapis testu terminacji. SCP-063 został przymocowany do obrotowego ramienia, które zostało umieszczone przy SCP-682. Początek testu był pomyślny. SCP-682 stracił ponad 20% swojej masy, zanim proces regeneracji okazał się skuteczniejszy niż destrukcji. Nowo wygenerowane tkanki są odporniejsze na działanie SCP-063. 682 niszczy mechaniczne ramię, a 063 przekopało otwór w podłożu i zostało później odzyskane. 682 udało się wydłużyć kończynę chwytną przez powstały otwór na tyle, żeby okaleczyć dwóch pracowników bezpieczeństwa, zanim przewrócono procedury przechowawcze. Hipoteza: 682 nie ma nic wspólnego z podstawową ziemską chemią biologiczną i może dostosować się do bycia organicznym bądź nieorganicznym w razie potrzeby. Niektórzy chłopcy z laboratorium kłócą się nawet, czy możemy zaklasyfikować to jako żywe, przynajmniej sposób, w jaki rozumiemy życie. To mnie martwi, bo nieżyjący, nieumierający, inteligentny potwór... Cóż... To moment, w którym zaczynają składać ofiary w twoim imieniu. Doktor Zara.